Witajcie! Dzisiaj będzie akcja linka, uszczelniacz do chłodnic i płyn. Zobaczymy, czy to się coś tutaj powymienia, czy to zapasuje. Niestety, linka indyjska innej nie było. Trudno się mówi. Ale trzeba ją zamontować, co niniejszym uczynię. Zakładamy kamerę. I do dzieła. Mam nadzieję, że to będzie pasować. Chociaż te indyjskie, a w ogóle tym chińskim, indyjskim, no... No wiecie jak jest, nie? A tu sobie to przewleczemy, bo to było tu. O! Ale tu, w tą stronę. A bo wy teraz nic nie widzicie. No mam nadzieję, że teraz widzicie. O! Pyk! Pyk! Oto to! Tak. I teraz... Aha! Widzicie? I odwrotnie. To trzeba uważać. Tak mi mówił kolega. Bo linka, żeby ona tam się nie pakowała, czyli to trzeba odwrotnie ją założyć. O, i teraz, bo tu, słuchajcie, jak będzie podkręcony podlicznik, to ona nie będzie opadała, przez to jest ten ogranicznik tutaj, mam nadzieję, że to widać, ten ogranicznik. I linka, ona widzicie, już nie opadnie. Więc to idzie w górę. O! I to puścimy ją tędy wobec tego. A to kurczamy. Oto to. O! Słuchajcie, muszę się trochę spieszyć z tą robotą, bo kamerka na wykończeniu, bateria. O! Dokręcona. Teraz zobaczymy tylko, czy reaguje. A tak to nie będzie reagować. Tu ją teraz przerzucimy górą i ją tu. Tu ją trzeba trafić i przykręcić porządnie. Ale nie żadnymi kombinerkami, tylko palcami, słuchajcie, żeby tu nikt nie próbował, bo ona ma tutaj takie te nakrętki. O, mają takie rowki, jak widzieliście tu, może będzie widać, i to są typowe takie podpalce, żeby to się nie ślizgało. To jest to. Zaraz zobaczymy, ale zanim zobaczymy jeszcze, to trzeba tu otworzyć maszynę. Tu otworzyć maszynę, dokładnie tak. Wlać to, czy to? To najpierw wlejemy. O, żeś ty kurczę blada, już mi tak ręce zmarzły, że nawet nie mogę odkręcić tego. Jak on się nazywa? Korka. O, jest. Mrozu nie ma, ale jednak jak się robi trochę na zewnątrz, a to nie jest pierwszy film dzisiaj,
Zobaczymy, ile brakowało. Nie dużo brakowało. Mi się tylko zdawało, widzicie? To było tylko, ale czemu nie leje, nie leci od spodu zatem? Może tak jak któryś z was tam mówił. Jakiś paproch. Kawałek patyka, nie? Jest potrzebny, nigdy nie ma. Jak jest potrzebny patyk, tego nigdy nie ma. No, znalazłem imbus i imbusem to... O, dokładnie tak. Tam się coś zatkało, czyli wszystko dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Nie ma się co martwić, nie było. Ale słuchajcie, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Sprawdziliśmy. Jest dobrze. Czyli nie trzeba stosować uszczelniacza. Dobrze zrobiłem, że najpierw wlałem płyn i jeszcze to sprawdziłem. Tu jest ok. Czyli co teraz? Wypada nam sprawdzić, słuchajcie, tego szmegołowego. To zostawimy tu, bo to się może przydać. O, tu i tu. Ale teraz za to sprawdzimy, czy obrotomierz działa. Mam nadzieję, że działa. Co do akumulatora. Naładowałem akumulator za słabo, za krótko się ładował. Siedzenie mokre. Trzeba iść po coś do siedzenia. A ja tu mam, o, widzicie? Zorganizowane wszystko. O. No i sprawdzimy. Mam nadzieję, że to będzie działało, bo byłoby przesuper, jakby zadziałało. Nie, mam to, wystarczy na razie. No, sprawdźmy. Kontrolki są. No to teraz obrotomierz. Linka chodzi, bo aż, że tak powiem, furczy. Ale obrotomierz się nie kręci. Ciekawe czemu. Widać coś tam? Odpalimy jeszcze raz. Ona tak szumi? Przecież to bez sensu, żeby tak szumiała. Jeszcze raz. Powinna się tu kręcić w tym. Nie kręci się. Mechanizm zwalnięty? Czyżby mechanizm walnięty? Trzeba ją odkręcić. Jeszcze raz odpalimy. No, coś tu jest nie tak.
ogóle jest chyba nienormalne, żeby linka tak głośno chodziła. Jej nie powinno być słychać w ogóle. Mówicie, żeby olej tam nalać kapkę? Owszem, można. Sprawdzimy. No słuchajcie, nie chce działać linka. Znaczy linka. Albo napęd, albo licznik. Seba, jak tam, nie wiesz, pamiętasz, czy ten licznik był sprawny, czy tylko szybkę miał walniętą, czy coś? Tu widziałem, że te cyferki po prostu drgają lekko, coś tam. Ale tak jakby chciał się ruszyć, ale coś nie mogło. Czy tutaj, czy ten napęd, możliwe, że napęd jest walnięty. Jak ja sprawdzałem, słuchajcie, ten licznik, to on wyglądał bardzo ładnie. Tam nie widziałem żadnych takich jakichś cudów, żeby to było uszkodzone. Tam sprężynka chyba jest w całości, z tego co pamiętam. Pozostaje napęd linki. Zatem muszę go kupić. Także pojadę do sklepu i kupię dwa napędy do tamtej czerwonej i do tej. Przy okazji, to nie są drogie rzeczy. Jak wiecie, fajnie jest mieć 60, która tam za 20 zł można kupić pół ciągnika. No dobra, żartuję, ale dużo powiedzmy, jest to tańsze od wszystkich innych i to jest jego potężny plus. No dobra, tyle z dzisiejszej akcji przy ciągniku. Na szczęście z chłodnicą było w porządku, tam brakowało, nie wiem, może pół litra tego płynu, nie było widać. Dołem widzieliście kranik zatkany, tam coś spadło przetkane, wszystko jest ok. Linka, no niestety, nie tylko linka, tam widzę, że była. Weźmiemy jeszcze, słuchajcie, następnym razem ten drugi licznik, może dla porównania wtedy będzie łatwiej sprawdzić. No i zobaczę, może tam mam jeszcze jakiś inny licznik, który po prostu, próbę taką trzeba wykonać. I oprócz tego, oczywiście oprócz tego wezmę te dwa napędy do linki. No a przy okazji chcieliście, żeby to jeszcze schować tam pod maskę. To on jest twardy, kurczę, on się nie nadaje do takich rzeczy. Także zobaczymy, może kupię innego węża. To tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!